Agnieszka Radwańska i Stefano Terasiów. Patrzę na was, uczestników odcinka numer 5. Jest rasowa kobieta, a przede wszystkim to jest kobieta, która jest szczera, ona nie udaje niczego. To jest naprawdę cecha, która bardzo, bardzo jest cenna u Agnieszki. To nie jest typem, która będzie teraz tu się uśmiechała, bo to jest telewizor, albo coś czuje, albo nie. Czasami to jest może nie najlepiej względem tego, gdzie jesteśmy, ale ja osobiście bardzo docenię i też to jest taka włoskością, że kobiety u nas też takie, nie wiem, nie ma udawania. Tak jest i będzie teraz ostro. Ale jak jest fajne, też jest fajne i wtedy to jest szczere. I wtedy też wiesz, że tak jest prawdziwa, nie tylko udawanie w tym naszym świecie, tym bardziej tym świecie biznesowym, show biznesowy, które jest bardzo cięte, że nie wiesz, ten uśmiech, czy jest po prostu 80% raczej nieprawdziwy. Trafił? Trafił, jak najbardziej trafił. I ja generalnie tak, no nie pochodzę z tego świata, więc dla mnie też jest coś nowego, ale po prostu staram się robić swoje i tak naprawdę mogę też poznać bardzo fajnych ludzi. Kiedyś nie miałam takiej okazji, także to jest przykład, więc i przede wszystkim fajnie się bawię. Oby tych tańców było coraz więcej, ale tak naprawdę tutaj trzeba to traktować z dystansem mimo wszystko, żeby się dobrze bawić. Oczywiście to jest program telewizyjny i gdzieś tam każdy chce dojść jak najdalej, ale jednak to jest czas, gdzie faktycznie dla mnie jest po całej mojej karierze jest to czas na taki odpoczynek, zabawę i tak to traktuję. Oczywiście czasem łatwo nie jest, bo jednak no, te kroki same nie przechodzą i gdzieś tam trzeba się czegoś nauczyć i to zajmuje naprawdę wiele, wiele godzin. No ale cóż, no nikt nie powiedział, że będzie łatwo.